zależało na tym, że będziemy mieli wymalowane pasy dla rowerów na jezdni, oznaczone odpowiednimi piktogramami. A to jaka będzie klasa tej drogi, skoro Państwo uznali, że piktogramy przy tego typu klasie drogi mogą być wymalowane, a nie separowana infrastruktura? To znaczy, tutaj ta droga została zakwalifikowana do takiej klasy dróg miejskich, na której wystarczy rozmalowanie piktogramów, a nie jest konieczna droga rowerowa. Jeżeli chodzi o rowerzystów, to będziemy chcieli tutaj na jezdni wymalować specjalne sierżanty, które dziś są i je utrzymamy, dlatego że one są, tworzą ciąg już w momencie dróg rowerowych, będą utrzymane, będzie przestrzeń dla rowerów również utrzymana. A dlaczego tu nie powstanie droga rowerowa oddzielna? No tutaj było dużo kontrowersji z tą drogą rowerową. Przede wszystkim ciężko było rozwiązać tą drogę rowerową przy skrzyżowaniach, zarówno przy Radwańskiej, jak i przy Żwirki, dlatego że tam mamy istniejącą zabudowę i rozwiązania, które były projektowane, kompletnie nie spełniają oczekiwań tak grup rowerowych, jak i naszych, w związku z czym uznaliśmy, że w momencie, kiedy mamy drogę rowerową w ulicy Mickiewicza, tam są przygotowane zjazdy na jezdnie po to, żeby właśnie wymalować sierżanty na jezdni. Utrzymaliśmy to na ciągu dalszym, na odcinku teraz budowanym od ulicy Radwańskiej do ulicy Wólczańskiej. Również nie ma wyznaczonej drogi rowerowej, wszędzie prowadzimy rowerzystów po jezdniach. No, uważam, że to rozwiązanie się sprawdza. No i przede wszystkim jest bezpieczniejsze przy skrzyżowaniach. Skrzyżowania są dość ciasne, ciągi piesze są dość ciasne i tam krzyżowanie się dróg właśnie pieszych z rowerzystami było na tyle skomplikowane, że uważamy, że odseparowanie tego ruchu właśnie przerzucając rowerzystów na jezdnię będzie po prostu bezpieczniejsze. Nie miałbyś pasy rowerowe tutaj? Słucham? Pasy rowerowe nie miały. No właśnie, na odcinku od Radwańskiej do Wólczańskiej będą przynajmniej pasy rowerowe. Czy tutaj się nie dało tego to zrobić? To jest kwestia wymalowania. Na chwilę obecną zakładamy sierżanty, natomiast myślę, że pytanie, czy to będą sierżanty, czy to będzie wymalowany pas rowerowy, to może być pas rowerowy również. Aż w budżecie obywatelskim pasy ruchu dla rowerów tu wygrały. Słucham? Pasy ruchu dla rowerów w budżecie obywatelskim na tym fragmencie wygrały. Państwo projektując ten fragment widzieli o tym, a na poprzedniej konferencji prasowej, która się odbyła, skrzyżowanie dalej. Mhm. 2 tygodnie temu mówiono, że będą pasy ruchu dla rowerów. Więc co się przez te 2 tygodnie zmieniło? Jeżeli mamy w budżecie, ja przecież nie pamiętam. W projekcie są sierżanty chyba z tego tak. To znaczy inaczej, bo w tym momencie pasy rowerowe maluje SD, więc to jest kwestia, tak jak powiedziałam. Jeżeli są w budżecie obywatelskim pasy rowerowe, to dla nas to nie jest różnica, czy wymagają sierżant czy pas. Jeżeli budżet obywatelski realizowany przez zarząd zakłada drogi rowerowe wymalowane w postaci pasów, to zrobimy pasy. No jakby to jest kwestia otwarta. Dobrze, to jakie szerokości będą jezdnie? Szerokości jezdni będą w tym momencie 6 metrów, czyli po 3 metry. Czyli nie będzie pasów ruchu dla rowerów? Bo Państwo już zaprojektowali tak, że się nie da wymalować pasów ruchu dla rowerów. Ja nie wiem. Tak, ja planujemy sierżanty. W tym miejscu planowane są sierżanty rowerowe. Natomiast opiniowanie tego projektu do budżetu obywatelskiego było jeszcze, jak Pani była w ZDIT-cie, bo była tylko jedna jednostka. Więc dlaczego tak się zmienia z konferencji na konferencję? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie w tej chwili. A kto jest? Sprawdzimy dokładnie to rozwiązanie. Ja wiem, że pasy ruchu będą 6-metrowe, dokładnie. Pasy ruchu, przepraszam, jezdnie. Ile zwierząt zatem... jezdni są? Słucham? Ile będzie zwierząt po przebudowie jedna jezdnia, tak? W jednym kierunku. Będą dwie jezdnie po 2 pasy ruchu. Każda po 6 metrów. Każda 6 metrów, czyli mamy minimum 3 pasy ruchu, natomiast jako, że tutaj nie jest przewidywany ruch autobusów chociażby, bo zakładany jest tylko ewentualnie nocny, to te pasy mogą być zawężone nawet do 2,75, więc ja uważam, że jakby cała organizacja ruchu to jest kwestia w tym momencie na tyle otwarta, że wygospodarowanie pasów ruchu... Są dwie jezdnie po 2 pasy ruchu. Każda... Ile te jezdnie mają? W tej chwili nie wiem, ile mają. Mają znacznie więcej, będą 6-metrowe, czyli takie standardowe, pełnowymiarowe. Aha.